Dawno temu w kraju Polan narodziła się Świętosława, córka księcia Mieszka i księżnej Dobrawy. Gdy dziewczyna podrosła, Mieszko wydał ją za Eryka Zwycięskiego, króla Szwecji. Małżeństwo miało przypieczętować sojusz między władcami. Świętosława nie znała przyszłego męża, musiała jednak podporządkować się woli ojca. Wkrótce znalazła się w zamorskiej krainie, wśród nieznanego sobie ludu. Ślubu udzielił pogański kapłan, błogosławiąc jej łono znakiem Thora, najważniejszego z wikińskich bogów. Poddani, nie potrafiąc wymówić słowiańskiego imienia nowej królowej, nazwali ją Sygrydą. Niebawem powiła Erykowi syna. Dumny ojciec nadał dziecku imię Olaf Skotkonung, co znaczy król od srebra. Po kilkunastu latach król Eryk Zwycięski odszedł do Walhalli, legendarnej krainy, do której udawali się po śmierci bohaterscy wikingowie. Przyszłość Sygrydy i jej syna, następcy tronu, stała się niepewna. Byli bowiem tacy, którzy spiskowali przeciwko królowej i młodemu Olafowi. Jednak Sygryda zdobyła uznanie większości możnych. Jawiła im się jako walkiria, która powiedzie ich do Walhalli. Nieustraszeni wojownicy gotowi byli ruszyć do boju na każde jej skinienie. Wkrótce żelazną ręką rządziła Szwecją w imieniu syna. Tymczasem na szwedzki dwór zaczęli przybywać zalotnicy. Żaden z nich nie był królewskiego rodu. Zagniewana Sygryda nakazała spalić żywcem niegodnych jej ręki kandydatów. Odtąd zwano ją Storradą, czyli dumną. Sygryda nie miała serca z lodu. Pokochała z wzajemnością przystojnego i walecznego króla Norwegii, Olafa Tryggvasona. Pragnęła wyjść za mąż z miłości, jednak ukochany wzgardził jej uczuciem. Upokorzona Storrada poprzysięgła zemstę. Szybko znalazła sprzymierzeńca w królu duńskim Svenie Widłobrodym. Władca Norwegii stanowił dla niego zagrożenie. Żeby go pokonać, Sven potrzebował silnego sojuszu. Przybył więc do Szwecji, aby poprosić o rękę królowej. Małżeństwo umocniło ich potęgę i przybliżyło Sygrydę do zemsty na znienawidzonym kochanku. Sygryda urodziła nowemu mężowi czworo dzieci, synów Haralda i Knuta oraz córki Świętosławę i Astrydę. Jej syn z pierwszego małżeństwa, Olaf, był w tym czasie władcą Szwecji. Wzrastały potęga i wpływy uwielbianej przez poddanych Sygrydy. Zaczęło to niepokoić jej zazdrosnego o władzę małżonka. Sven Widłobrody postanowił wygnać żonę.
Odtrącona, pozbawiona władzy królowa, wróciła w rodzinne strony. Państwem Polan rządził wtedy jej brat, potężny Bolesław Chrobry. Straciwszy wszystko, Świętosława musiała stanąć przed jego obliczem i prosić o opiekę. Obawiała się tego spotkania, słysząc wieści o potędze i bezwzględności brata. Bolesław przyjął jednak siostrę z szacunkiem, zapewniając jej bezpieczeństwo i schronienie. Przebywając na wygnaniu, Świętosława wspominała dramatyczne wydarzenia swego życia. Szczególne miejsce w pamięci byłej królowej zajmowała wielka bitwa trzech królów, w której Sven Widłobrody wraz z jej pierworodnym synem pokonali Olafa Trygvassona. Śmierć kochanego niegdyś, a później znienawidzonego mężczyzny była konsekwencją jej gniewu i zranionych uczuć. Lata mijały, a ona, zapomniana, przebywała na wygnaniu. Dopiero po śmierci Svena synowie mogli sprowadzić matkę z powrotem do Danii. Przybyli po nią osobiście na dwór Bolesława Chrobrego. Świętosława powróciła do swego dawnego królestwa. W Danii rządził wówczas jej drugi syn Harald. Gdy najmłodszy Knut wyruszył na podbój Anglii, matka podążyła za nim. Tam, w zdobytym przez syna Londynie, doczekała w spokoju końca swych dni. Ile prawdy ma w sobie nasza legenda o piastowskiej matce królów? Czy Świętosława i Sygryda istniały naprawdę? O tym dowiecie się z wystawy, której towarzyszy nasza opowieść.